internet Artur Gorula, zobaczycie, jak tam u mnie piszą. Mam dobrą pracę, generalnie ludzie zaczynają mnie szanować, choć na początku patrzyli na mnie na dziwadło. Słuchajcie, jestem tutaj razem z wami, bo tu jest w tej chwili serce Warszawy, prawda? Tu przyszli ci, którzy naprawdę czują, o co chodzi i mają te prawdziwe jaja. Dziwię się, że jest nas tu tak mało, naprawdę, bo tu jest w tej chwili ten najważniejszy czas. Tu jest ten prawdziwy Hyde Park, tu wszyscy mogą powiedzieć, co myślą. Tu jest to miejsce prawdziwych ludzi. Słuchajcie, no po prostu jest jak jest. Elity światowe traktują nas jak bydło, już to nieraz to słowo tutaj padło, prawda? Bawią się nami, hodują na nas choroby, później mówią, że leczą. To się dzieje na co dzień, prawda? Każdego dnia. Jesteśmy skazani, można powiedzieć, jako naród na wyginięcie. I w ogóle narody słowiańskie najwyraźniej brane są tutaj po prostu za łeb, prawda? Musimy dbać o to, żeby po prostu nie przepaść i musimy iść w grupę, musimy iść w siłę. Musimy łączyć się ze wszystkimi, bo tam Słowianie za wschodnią granicą nie są to samo, co my. Naprawdę, też są łapani za pysk, też pracują przez całe życie za cztery zęby z przodu, przepraszam, bo za te inne muszą słono płacić i wypadną im plomby za dwa lata. Słuchajcie, to się powinno przerodzić w jakiś taki totalny, póki jeszcze, bo to każdy dzień stracony to są mordy na świecie, prawda, tych elit. To się powinno przerodzić tu i teraz, i Solidarność i w ogóle te wszystkie grupy, które się tu zebrały, powinny pociągnąć to do końca, choćby do zimy. Nie odpuszczać po prostu, bo tak, jeden dzień odpuszczenia to są naprawdę setki tysięcy, miliony cierpiących i mordowanych ludzi po to, żeby ktoś zbił straszną kasę na tym. Po prostu zapraszam do internetu. Dzisiaj postanowiłem bardziej mocno politycznie wyskoczyć z Partią Pokoju. To jest jakby taki mój symbolik. No myślę, że najwyższy czas przerwać tą supremację tych elit. To jest straszne po prostu. Nie możemy być obojętni, nie możemy myśleć, że to się nie może zmienić. Oni właśnie na tym bazują. Oni myślą, że to się nie może zmienić, a my musimy myśleć, że jest inaczej. I nie odpuśćcie, bym się zdziwił, gdyby ci, którzy organizują dzisiaj te... Ja bym się zdziwił, gdyby ci, co organizują dzisiaj te spotkania, zaprzestali tylko na tym. I znowu będziemy czekać następny rok i dwa i nic się nie wydarzy. To już koniec. Jak ktoś chce zmieniać Polskę, to musi zmieniać świat. A żeby zmieniać świat, to musi po prostu mocno się wziąć za to i tu i teraz. I po prostu powtarzać to innym. Gabriel Janowski to dobrze mówi. Oni wszyscy to dobrze mówili. Dlaczego my ciągle milczymy i śpimy i czekamy, aż to nas poprowadzi? To my już musimy robić to. To nie oni. To oni sami pójdą na ulicę i nic nie zmienią. A wyjdą raz na jakiś czas tylko. My musimy już sami protestować. Dołączcie się do indywidualnych protestów. Wnoście jakieś znaki swoje. Mówcie, co wam się nie podoba. Chodźcie sobie, czekajcie. Niech nas się pojawią miliony po prostu. I wtedy oni zaczną drżeć. Zobaczą, ale to my sami jesteśmy za to odpowiedzialni. Nikt nas nie poprowadzi. My sami się musimy prowadzić. Siły wyższe, duchowe są jak najbardziej. Ale jak myślicie, jakie one są? Każą nam milczeć? Każą nam być obojętnymi na to, co się dzieje? Mordowali 70 lat temu, gdzie indziej tutaj, a teraz mordują gdzie indziej po prostu. I biorą za to kasę, wracają Lexusami, bawią się, życie ludzkie dla nich nic nie znaczy, tu niby debatują to i tamto, a tak naprawdę o co chodzi? Jesteśmy zwykłym bydłem, tak nas potraktowali. Dziękuję bardzo za uwagę, słuchajcie, Artur Gerula z Przemyśla, a dzisiaj z Podkarpacia płynie bardzo wspaniały przekaz, wcześniej kolega w tej czapce góralskiej. Jest to pokojowy przekaz, narodowy przekaz, po prostu miłość, braterstwo, solidarność, tacy zawsze byli Słowianie, a teraz próbują nas zamienić, że brat bratu będzie wrogiem po prostu, odwracamy się od siebie. To chyba nie o to chodziło. Wszystkim tym, którzy przelewali krew, prawda? Zapraszam do refleksji i zapraszam, odważcie się, tak? Dzisiaj jesteście z transparentami, zróbcie sobie transparencie, wyskoczcie na miasto, pogadajcie z innymi, nie odpuszczajcie. Ja tak robię w Przemyślu. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim ducha, wytrwania i po prostu nie poddajmy się, bo kto to ma zmienić, jak nie my? Kto ma tą Polskę obronić? Kto ma te wnuki, te nasze dzieci? Tylko my! Dziękuję bardzo jeszcze raz. Artur Gerula, Asterix Przemyśl. Dziękujemy panu Artur.